A zdarza się dezercja? Zdarzają się dezercje i to coraz częściej, dlatego też jak przedtem rzadziej widać było na punktach drogowych, na posterunki żandarmerii i policji, raczej stało tam wojsko, tak teraz tej żandarmerii i policji na tych posterunkach drogowych jest coraz więcej, pojawiają się coraz częściej i sprawdzają dokładnie dokumenty, czy ty wyjeżdżając ze strefy walk, czy ty wyjeżdżając z frontu, masz do tego prawo, masz odpowiednie dokumenty, masz rozkazy, by móc z tego frontu wyjeżdżać.